Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 4, wersetach od 31 do 44? Zszedł do Kapernaum, miasta w Galilei, i tam w dni odpoczynku ich nauczał. Zdumiewali się nad jego nauczaniem, bo słowo jego było wypowiadane z autorytetem. Był w synagodze człowiek, który miał ducha, demona nieczystego, i zawołał głośno: „Ach, co my mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, by tracić nas. Wiem, kim ty jesteś, świętym Bożym”. Uciszył go Jezus: „Umilknij i wyjdź z niego”. Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wszystkich ogarnęło zdziwienie. Rozmawiali między sobą: „Co to za słowo, że z autorytetem i mocą rozkazuje duchom nieczystym i wychodzą”. Rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscach okolicznej krainy. Gdy Jezus wyszedł z synagogi, wszedł do domu Szymona. Teściowa Szymona miała silną gorączkę i prosili go za nią. Gdy stanął nad nią, uśmierzył gorączkę i opuściła ją. Zaraz wstała i im usługiwała. Gdy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli dotkniętych rozmaitymi chorobami, przyprowadzali ich do niego. On, wkładając ręce na każdego z nich, uzdrawiał. Z wielu wychodziły demony, wołając: „Ty jesteś Synem Bożym”. Uciszał je i nie pozwalał im mówić, bo wiedziały, że On jest Chrystusem. Gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na miejsce puste. Poszukiwał go lud i przyszli do niego. Zatrzymywali go, aby od nich nie odchodził. On powiedział do nich: „Także innym miastom muszę zwiastować dobrą nowinę Królestwa Bożego, bo na to zostałem posłany”. Głosił w synagogach Galilei. W jego słowach była moc. Czy mogło być inaczej? Słowo Boże było głoszone przez samego Boga, który objawił się w ciele jako człowiek. Chociaż dzisiaj Słowo Boże nie jest głoszone osobiście przez Syna Bożego, to Biblia, którą trzymamy w rękach, ma ten sam autorytet i moc. Słowo to jeszcze dzisiaj chce i może działać w ludzkich sercach. Aby było to możliwe, musimy przyjąć je jako słowo od Boga. Dowiadujemy się o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2 rozdziale i 13 wersecie. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Celem służby Pana Jezusa było obwieszczenie wszystkim ludziom radosnej nowiny. Werset 43 i 44. On potwierdzał swoje słowa cudami. Pierwszym cudem, który opisuje Łukasz, jest wypędzenie demona. Prawdziwa wolność następuje wtedy, gdy zniszczony zostaje korzeń grzechu. Ta zasada obowiązuje także każdego wierzącego, który zgrzeszy. Oznacza to, że należy dojść do sedna zła i osądzić je. Czy gorączka nie jest obrazem stanu, w
który człowiek popadł wskutek grzechu? Werset 38. Bez prawdziwego pokoju, zaniepokojone przez złe sumienie serce człowieka szuka szczęścia w tym świecie, który jest pełen chaosu i pośpiechu. Ale ten, który na krzyżu zniszczył korzeń niepokoju, grzech, może dać pokój i odpocznienie. Kto otrzyma tak wspaniały dar, może przebywać w bliskości Pana i Jemu służyć. Co za przywilej!